Namaste! Bardzo mi miło powitać Cię na naszej dzisiejszej ceremonii o numerze 211. W imię miłości, dobra, światła, spełnienia, obfitości i tego, co najlepsze dla Ciebie. Z całego serca dziękuję, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną oraz innymi uczestnikami i razem tworzymy ten nowy i piękny świat. Gwarantuję Ci, że klucz do szczęścia o numerze 201, który dzisiaj otrzymasz w Twoje dłonie, będzie tym szczególnym. Nie przez przypadek bowiem czekaliśmy na to spotkanie tak długo, bo wszystko ma swój odpowiedni czas i moment. Ten klucz 211 otworzy drzwi do nowego. Czas nowego początku. Wszystko w naszym życiu ma pewne etapy, pewne cykle. Wszystko tutaj wokół nas na Ziemi ma pewne etapy, ma pewne cykle. I dokładnie tak teraz to, że jesteś na tym spotkaniu, ma dla Ciebie szczególne znaczenie. Że coś starego właśnie się zakończyło i coś nowego dokładnie teraz się zaczyna. Może odczuwasz ten czas jako ciężki, może odczuwasz zmęczenie, może zwątpienie po tych wszystkich ciężkich przeżyciach, trudnych decyzjach, ale to, że jesteś tutaj dzisiaj ze mną, powinno dać Ci nadzieję, wiarę, siłę i moc. To wszystko jest ukryte w symbolice 211, ale o tym będziemy rozmawiać za chwilę. Bo to, że jesteś dzisiaj tutaj ze mną, ma dla Ciebie szczególne znaczenie. Jeżeli jesteś dzisiaj ze mną, tej konkretnej daty, gdy po raz pierwszy pojawia się ta ceremonia, albo wrócisz do niej za jakiś czas, to będzie to dokładnie taki sam moment. Moment nowego początku, gdzie najważniejsza wskazówka od siły wyższej brzmi to, co wydarzyło się w ostatnim czasie oraz to, co dokładnie teraz dzieje się w Twoim życiu, jest zgodne z Twoją drogą i Twoim powołaniem. Jesteś dokładnie teraz we właściwym miejscu i we właściwym czasie, tak jak zostało to zaplanowane, zapisane w księdze Twojego życia. Czyli nawet jeżeli odczuwasz ten czas jako trudny, ciężki, coś jest może inaczej niż tego pragniesz, to możesz mieć pewność, że to wszystko było ważne dla Twojej dalszej drogi, dla Twojego dalszego rozwoju i dokładnie teraz rozpoczyna się coś nowego. Puszczamy to stare, otwieramy się na to nowe. Dzisiejsze spotkanie rozpoczniemy jak zwykle od oczyszczenia, aktywacji wewnętrznego słońca, połączenia z tym miejscem mocy, a następnie krok po kroku przejdziemy do całej symboliki i wszystkich wskazówek, które ma dzisiaj dla Ciebie siła wyższa, zebranych razem z numerkiem klucz do szczęścia numer 211. Bardzo proszę, wstań w tej chwili, odetchnij głęboko i z każdym wdechem wdychasz światło, które rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie i z każdym wydechem wydychasz również światło, jeżeli masz go pod dostatkiem lub to wszystko, od czego pragniesz się uwolnić, co może przyczepiło się do Ciebie w ostatnich dniach lub tygodniach. Zaczynajmy więc. Głęboki wdech światła i wydech. Głęboki wdech światła i wydech. I jeszcze raz. Głęboki wdech światła i wydech. I teraz poczuj, jak Twoje wewnętrzne słońce na wysokości splotu słonecznego i serca rośnie i rośnie i rośnie. Rozświetla wszystko w Tobie, wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie.
Rozpoczynamy proces oczyszczenia i podwyższenia wibracji. Możesz powtarzać za mną na głos lub w myślach. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o oczyszczenie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia. Teraz. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o ochronę, opiekę i wsparcie każdego dnia i w każdym momencie. Siły wyższe, siły światła, siły miłości i obfitości, siły boskiej harmonii. Proszę o wypełnienie mojego ciała, mojej aury i mojego otoczenia, tym, co świetliste i najlepsze dla mnie. Dziękuję. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Światło jest we mnie i wokół mnie. Poczuj to światło w Tobie, jak rozświetla wszystko w Tobie i wszystko wokół Ciebie i jest tak silne, że nawet ja je odczuwam i wszystko wokół mnie. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy, ze wszystkimi czterema żywiołami, aby ta energia wszechświata stanęła dzisiaj do Twojej dyspozycji. Wszystko to, co wokół mnie, co w magicznej oazie, doda Ci odwagi, siły i mocy do wykorzystania klucza o numerze 211 i do tego, aby być gotowym na nowy początek. Możesz w tym momencie mieć oczy zamknięte, oczy otwarte, jak czujesz się najlepiej. Skup się na energii, przyjmij jak najwięcej, zgromadź jak najwięcej, bo będzie Ci bardzo potrzebna w kolejnych dniach i tygodniach. Ja w tym momencie połączę się z tym miejscem mocy. Siły tego miejsca mocy. Ja, Maria Bucardi, Mara i Maren, przywołuję Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Strażnicy żywiołu powietrza, strażnicy wschodu, przywołują Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu ognia, strażnicy południa, przywołują Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu wody, strażnicy zachodu, przywołują Was i proszę o połączenie. Strażnicy żywiołu ziemi, strażnicy północy, przywołują Was i proszę o połączenie. Bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste, bo nasze serca są czyste i świetliste. Energia tego miejsca, wszystkich czterech żywiołów, płynie do Ciebie. Energia przemiany i transformacji fioletowego promienia, nowego początku, płynie do Ciebie. Energia złotego promienia mądrości wyższej, by dokładnie teraz podejmować kolejne mądre decyzje, płynie do Ciebie. Energia niebieskiego promienia, kreatywności, by dokładnie teraz tworzyć w Twoim życiu to, co zgodne z Tobą i Twoją idealną drogą. Energia zielonego promienia, odnowienia i regeneracji, by narodzić się w nowej postaci. I energia całego spektrum tęczy. Wszystkie te wibracje miłości, spełnienia, szczęścia, tego co dobre i piękne, płyną do Ciebie. Dziękuję.
Momencik milczenia i za chwileczkę zaczynamy nasze spotkanie o numerze 211. Kontynuujemy serię arcykapłanki, czyli spotkanie z wyższej półki. Czekaliśmy na nie bardzo, bardzo długo, ale wszystko ma swój odpowiedni czas i moment. Rozpoczynamy tradycyjnie w deszczu, wietrze, mgle, wszystkie żywioły wokół i oczywiście tradycyjnie od symboliki tego spotkania, ponieważ w tej symbolice skrywa się to, co najważniejsze. 211. Co tutaj widzisz? Naturalnie. 2, 1 i 1. Widzimy tutaj również 21. Zapamiętaj to, wszechświat. 1. Ale widzimy tutaj również 2 plus 1 plus 1, czyli 4. W wielkich arkanach wtajemniczenia, myślę, że tą symbolikę masz już w małym palcu, że wykorzystałeś ten czas eremicki, ten czas wycofania, aby powtórzyć sobie ten cały starszy materiał, że wracałeś do wszystkich ceremonii, do tych wskazanych ci numerów i już dokładnie wszystko pamiętasz, ale mimo tego powtarzamy. Bo praktyka czyni mistrza. Czym częściej coś powtarzamy, tym lepiej zapamiętujemy i w odpowiednim momencie przypominamy sobie to, co najważniejsze. Czyli 211, dwójka, arcykapłanka. Arcykapłanka to ta, która ma połączenie z energią wyższą, czyli bardziej energia żeńska. To nie jest arcykapłan, tylko arcykapłanka. Połączenie z wszechświatem, przyjęcie tej energii źródła, tej energii wyższej, energii boskiej i przekazanie jej do ziemi. Dlatego arcykapłanka jest przedstawiona w połowie jako energia żeńska biorąca, ta okrągła, i w drugiej połowie jako energia męska prostolinijna, która ma fokus na cel i przekazuje tą energię do ziemi, ludzi czy innych stworzeń. Arcykapłanka nie tylko przekazuje tą energię do ludzi, ziemi czy innych stworzeń, ale ma w sobie ogromną odpowiedzialność, aby służyć ziemi i dobru ogólnemu. Uwaga, połączenie z cesarzem, ponieważ mądry cesarz również dba o to dobro ogólne. To wszystko jest razem połączone w całej tej dzisiejszej symbolice. Arcykapłanka jest utkana ze światła, jest w sieci światła. To energia intuicji, energia uzdrawiająca i przede wszystkim energia mądrości wyższej. Ta mądrość jest jej przekazywana przez siły wyższe i ona wykorzystuje ją w swoich działaniach. Czy jest jakaś ciemna strona arcykapłanki? Tak, naturalnie. Wszystko ma swoją jasną i swoją ciemną stronę. Tak jak yin i yang, wszystko jest w harmonii. Ciemna strona arcykapłanki to oderwanie od rzeczywistości i potrzeb, nieszczęść innych ludzi, ziemi czy stworzeń. Czy ziemi, ludzi i stworzeń. Możemy też powiedzieć ziemi, stworzeń i ludzi. Oderwanie od rzeczywistości może polegać na tym, że arcykapłanka tak lata w tych innych przestworzach, ma takie przekonanie, że jest połączona z energią wyższą, że wywyższa się ponad innych. Jest oderwana od rzeczywistości i przez to nie widzi prawdy, nie widzi tego, co kryje się w materii. To jest strona negatywna arcykapłanki i bardzo często spotykamy ją w różnych sferach rozwoju duchowego, gdzie mamy wszelkiego rodzaju guru, którzy całkowicie są oderwani od rzeczywistości i wtedy nie są w stanie wypełnić swojej misji, nie są w stanie pomagać innym, naprawdę pomagać innym. Czyli po pewnym czasie tracą te właściwości arcykapłanki czy arcykapłana i nie są już w stanie
tych energii przekazywać do Ziemi czy do innych ludzi. Bo tutaj we wszechświecie jest tak zwana boska sprawiedliwość. I mimo tego, że wielu ludzi stawia pod znakiem zapytania, jak to boska sprawiedliwość, to dlaczego jest mi tak źle i tak dalej, w rzeczywistości ta boska sprawiedliwość jest cały czas aktywna. Tylko, że wymierzenie tej boskiej sprawiedliwości nie jest w takim czasie, jakbyśmy tego chcieli. Bo wszystko ma swój odpowiedni czas i moment. Można oczywiście tę boską sprawiedliwość przyspieszyć, aby została wymierzona szybciej, ale w rzeczywistości te procesy są dla nas niewidoczne. I wszystko to, co dzieje się w naszym życiu, może być wynikiem poprzednich naszych inkarnacji, boskiej sprawiedliwości, albo różnych naszych działań z poprzednich lat, o których żeśmy już dawno, dawno zapomnieli, a one dokładnie dzisiaj w formie tej boskiej sprawiedliwości pojawiają się w naszym życiu. Dlatego taka arcykapłanka, arcykapłan, cesarz, cesarzowa, którzy popełniają błędy, czy również mag, ten czarny mag, również otrzymuje tą swoją boską sprawiedliwość, prędzej czy później ją otrzymuje w tej czy w innej inkarnacji. Dlatego jeżeli idziesz tą drogą arcykapłanki czy arcykapłana, jeżeli pomagasz innym, jeżeli w jakikolwiek sposób wykorzystujesz talenty, wykorzystujesz energię, które stają do Twojej dyspozycji, zawsze o tym pamiętaj, by nie być oderwaną, nie być oderwanym od rzeczywistości, bo wtedy bardzo łatwo się zagubić i zejść na tą niewłaściwą drogę, stać się tym czarnym magiem, który działa dla własnych korzyści, a tutaj już jest taka bardzo, bardzo krótka droga do świata mroku, do świata podziemi i wszystkich związanych z tym konsekwencji. Arcykapłanka w sieci światła, utkana ze światła. Ta sieć światła to są również te energie, to są również te przesłania, które spływają z wszechświata do niej. Ona je zbiera i przekazuje do Ziemi, ludzi i innych stworzeń. Arcykapłanka jest niezależna, wolna, świadoma siebie i świadoma odpowiedzialności, która leży w jej dłoniach. To jest również bardzo, bardzo ważne, jeżeli popatrzymy na tą ciemną stronę arcykapłanki, czyli arcykapłanki, która zagubiła się, oderwała się od rzeczywistości albo już idzie w tym niewłaściwym kierunku, no to wtedy już przestaje być tą arcykapłanką. Na karcie arcykapłanki mamy również wielbłąda i ten raj na ziemi, czyli tą oazę, do której ten wielbłąd dotarł po długich, długich wędrówkach. Oznacza to, że stajemy się arcykapłanką na zasadzie praktyka czyni mistrza. Czyli możemy mieć wrodzone właściwości, wrodzone talenty, ale dopiero gdy w pełni pracujemy z tą energią, przechodzimy różne stopnie wtajemniczenia, przechodzimy różne doświadczenia, to stajemy się tą prawdziwą arcykapłanką. Tak jak jest droga od nowicjuszki kapłanki do arcykapłanki. Dokładnie tak samo to wygląda w energii, czyli tak jak w materii, jak i w energii, że ta droga arcykapłanki to jest ta droga, którą symbolizuje ten wielbłąd, czyli często jest to trudna droga przez pustynię, w głodzie, cieple, chłodzie, pragnieniu, gdzie dopiero po jakimś długim, długim czasie sprawdzenia siebie, swojej siły, swojej mocy, zaufania w siły wyższe i tak dalej, dociera do tej prawdziwej oazy i staje się tą arcykapłanką. Pamiętasz, mówiłam o tych energiach, które symbolizuje łuk Diany, które jest w połowie tej karty zaznaczony, czyli również połączenie energii żeńskiej, tej biorącej i tej męskiej energii dającej. Arcykapłanka jest niezależna od opinii innych i świadoma, przede wszystkim świadoma siebie i przy pomocy tych energii wyższych uczy świadomości innych albo ma tutaj udział w tym procesie świadomości na ziemi. Bycie arcykapłanką. Każdy z nas może mieć w sobie tę energię, już mówiłam o tym. Jest to energia, która opiera się na połączeniu ze źródłem, połączeniu z wibracją boską, wibracją siły wyższej i całą odpowiedzialnością z tym związaną.
Arcykapłanka jest również symbolem tworzenia, kreowania. Ona wykorzystuje tę energię, aby ją przekazać do Ziemi, ale również coś tutaj wykreować. I to jest dla Ciebie bardzo ważna wskazówka, bo jeżeli dzisiaj jesteś na spotkaniu o numerze 211, to kreowanie, tworzenie jest takim jednym z najważniejszych punktów dokładnie teraz na Twojej drodze. Tworzenie nowego. Nowego życia, nowej jakości życia, nowego etapu w Twoim życiu. Z energią arcykapłanki, czyli czystością, krystalicznością, czystość myśli, czystość otoczenia, czystość wszystkiego, co w Tobie, czystość intencji, ta krystaliczność intencji, wtedy masz połączenie z tą energią wyższą, energią uzdrawiającą, mądrością wyższą i z tą wibracją działasz tutaj na Ziemi, zgodnie z Twoim powołaniem, służąc Ziemi i innym. Idziemy dalej. 211, to mamy tutaj aż dwa razy jedynkę, czyli symbol maga. Mag to ten, który wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stają do jego dyspozycji, aby coś wykreować, coś stworzyć. Mag, tak samo jak i arcykapłanka, ma połączenie z energią wyższą. Mówiliśmy już o tej różnicy, o tej stronie cienia, że mamy tego białego maga, tego czarnego maga, ale również mamy maga transcendentnego, który jest na tej karcie pokazany. Tego maga, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej, która jest bardzo, bardzo wąziutka, pomiędzy królestwem białego maga i królestwem czarnego maga. I idąc tą ścieżką świadomości i mądrości wyższej, podejmuje on mądre decyzje i wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stają do jego dyspozycji. Przede wszystkim narzędzia oparte na komunikacji, aby coś tutaj na Ziemi stworzyć. Mag przede wszystkim wykorzystuje siłę swoich myśli, słów i działań. Myśli, gdzie coś myślimy, wizualizujemy, słowa jako zaklęcia i konkretne działania. Jeżeli popatrzymy na symbolikę, to arcykapłanka bardziej symbolizuje księżyc, natomiast mag bardziej symbolizuje Merkurego, tą energię komunikacji. Ale o tym opowiem Ci na samym końcu naszego spotkania, o całej tej symbolice. Mamy tego maga dzisiaj aż dwa razy, czyli arcykapłanka, potem jeden raz mag i jeszcze raz mag. Czyli ta energia jest dla Ciebie dzisiaj najważniejsza. Jest tą wskazówką, że jeżeli jesteś w momencie nowego początku, to najważniejsze są teraz Twoje myśli, słowa i działania. Najważniejsze jest wykorzystanie wszystkich narzędzi, które stają do Twojej dyspozycji, aby wykreować to nowe. To, co chcesz zobaczyć w Twoim życiu. I niebezpieczeństwo, kreowanie przy pomocy myśli, słów czy działań tego, co negatywne. Bo jeżeli w Twoim życiu w ostatnim czasie wydarzyły się złe rzeczy, trudne rzeczy, jakieś bariery, problemy, wszystko, co możemy nazwać jako negatywne, to jeżeli pójdziesz z tą energią do tego nowego początku, to będziesz kreować kolejne problemy, kolejne trudności. Dlatego trzeba tutaj zrobić taki cut, ścięcie, odcięcie i od dzisiaj wykorzystujesz energię maga do świadomej kreacji przy pomocy Twoich myśli, słów i działań tego, co dla Ciebie ważne i co chcesz w Twoim życiu zobaczyć. Czyli patrzysz na to, co było w przeszłości, wyciągasz mądre wnioski, co chcesz teraz nowego przyciągnąć do Twojego życia i na tym nowym się koncentrujesz. Idziemy dalej, bo ta symbolika jest fascynująca. Popatrz, jeżeli mamy 2, 1 i 1, to tych dwóch magów tworzy razem 11. 11, czyli moc, siła albo ochota. Ochota do życia, ochota do kreowania, ochota do tego, by stworzyć coś nowego w Twoim życiu, w Twoim otoczeniu, tutaj na Ziemi. Na tej karcie mamy kobietę, która ujeżdża bestię. To jest tak symboliczna karta, że w tym momencie tylko w malutkich detalach opowiem Ci o tym, co ważne i zostawimy sobie ten temat na przyszłość, ponieważ
jest tak wielopłaszczyznowy, że nie sposób byłoby zachować tego wszystkiego i wyciągnąć tego wniosku, tego klucza 2011, jeżeli skupilibyśmy się w 100% tylko na samych przesłaniach tej karty. Czyli kobieta ujeżdżająca bestię oznacza instynkty. Instynkty zwierzęce, które symbolizują Twoją ochotę. Na co masz ochotę teraz w momencie? Nowego początku. Czy sobie czegoś odmawiasz? Czy w sprawach jedzenia, czy w sprawach seksualnych, czy w sprawach działania, bycia naprawdę sobą? Czy jesteś teraz naprawdę sobą? Czy też się w jakiś sposób blokujesz? W jakiś sposób masz jakieś złe nawyki, tradycje, ograniczenia, normy, czy jak to inaczej nazwiemy, które blokują Twoją drogę bycia naprawdę sobą? To jeżeli cokolwiek teraz Cię blokuje w tym byciu naprawdę sobą i w tym rozkoszowaniu się życiem we wszystkich aspektach, to popatrz na tą kartę, postaw sobie tą kartę, zrób sobie z niej wygaszacz ekranu i niech będzie ona dla Ciebie takim wyzwaniem. Ujeżdżać bestię to odrzucić wszystkie ograniczenia, wszystko to, co Cię blokuje na Twojej drodze, ochoty do życia, ochoty do działania, ochoty do kreowania tego nowego i tego pięknego. Wszystko to, co Cię blokuje, co Cię ogranicza, wszystkie schematy, wszystkie przekonania, to wszystko powinno zostać ujeżdżone, ujarzmione. Często jest tak, że z różnych powodów odmawiamy sobie w życiu przyjemności. Z różnych powodów. To zwierzęce w nas, nazwijmy to tak zwierzęce, to tą energią życia, tą siłę, tą moc blokujemy. No bo teraz nie mogę, bo teraz co inni powiedzą, a co będzie, jeżeli to, a jak wytłumaczę to komuś innemu. Blokujemy w sobie to, co jest prawdziwą esencją nas samych. Jeżeli pojawia się dzisiaj jedenastka, to należy sobie zadać to pytanie, czy w jakikolwiek sposób blokujesz Twoją energię do życia, ochotę do życia, ochotę do działania. Może się katujesz poprzez jakieś diety, może masz jakieś przekonania, że tego nie wolno, tak nie można i przez to zabierasz sobie bycie naprawdę sobą. Bycie naprawdę sobą przecież wcale nie oznacza tego, żeby ranić innych, żeby robić coś złego. Bycie naprawdę sobą to słuchanie tego wewnętrznego głosu, tego wewnętrznego impulsu. Jeżeli teraz ten wewnętrzny głos Ci powie, zrób to, bądź naprawdę sobą, ubierz się tak, jak masz na to ochotę, nie patrz na to, co myślą w tym momencie inni. Oczywiście należy zachować pewien umiar, żeby nie obrazić jakichś uczuć religijnych czy jakichś norm społecznych, ale najczęściej zabraniamy sobie być naprawdę sobą w rzeczach, które są dla nas niezwykle ważne. Odmawiamy sobie tej ochoty do życia. I jeżeli ta karta się dzisiaj pojawia, to niech będzie dla Ciebie takim impulsem, taką wskazówką, by zadać sobie to pytanie. Czy jestem naprawdę magiem? Czy wykorzystuję siłę moich myśli, słów i działań dwóch magów? I czy jestem naprawdę sobą? Czy też jakieś przekonania, strachy, obawy, niepewności, nawyki, nałogi blokują moje bycie naprawdę sobą. Dla mnie ta karta, ochota, moc i siła daje Ci taką wskazówkę. Jeżeli cały czas odmawiasz sobie bycia sobą, bo co inni powiedzą, a nie wypada, a teraz nie mam czasu, a zrobię to kiedy indziej, to Twoja siła i moc maleje. To jest to, o czym żeśmy mówili na jednej z naszych ceremonii na Porto Santo, o tym przygaszeniu wewnętrznego ognia. Karta 11 to jest ten wewnętrzny ogień. To jest ta ochota do życia, ochota do działania i ochota bycia naprawdę sobą. Bycie naprawdę sobą. Kim jesteś naprawdę?
czy żyjesz zgodnie z Tobą. Czy dokładnie teraz jesteś gotowa, jesteś gotowy na nowy początek, aby połączyć tą energię arcykapłanki, czystość, krystaliczność, połączenie z energią wyższą, przyjęcie tej energii i kreowanie, połączenie tej energii prawdziwego maga, czyli wykorzystania wszystkich Twoich talentów, zdolności, również połączenia z siłą wyższą i świadomego kreowania przy pomocy myśli, słów i działań? I czy jesteś naprawdę sobą? Popatrz, te wszystkie trzy aspekty. Jeżeli masz czystość w sobie, krystaliczność w sobie, jeżeli świadomie jesteś tym magiem transcendentnym, który podąża tą złotą ścieżką, to być naprawdę sobą, to być Twoją duszą, tym, co czyste, tym, co piękne, tym, co świetliste. Czasami patrzymy na tą kartę i mówimy, o Boże, to mam być naprawdę sobą i być kimś złym? Nie jesteś nikim złym. To są tylko ograniczenia, to są tylko blokady, to są tylko energie niższe, energie mroku, które przez Ciebie działają, jeżeli robisz coś złego. Ale jeżeli masz w sobie tą energię arcykapłanki, masz w sobie tą energię prawdziwego maga, to być naprawdę sobą, to być światłem, być tym dobrym, być tym, który przynosi coś pięknego tutaj na ziemię. Wolność, niezależność arcykapłanki. Gwarantuję Ci, że wszystkie takie zachowania negatywne wynikają z obcego wpływu. Siły mroku działają przez Ciebie, przez innych ludzi i wtedy robimy coś złego. Jeżeli jesteśmy naprawdę sobą, to jesteśmy tą esencją źródła, energią wyższą, energią boską, a to jest czyste światło. Czyli bycie naprawdę sobą, to jest takie symboliczne ujeżdżanie bestii. My nią sterujemy. To my decydujemy, że jesteśmy naprawdę sobą i nie pozwalamy na to, aby ta bestia kierowała nami. To jest moje spojrzenie na kartę 11. Może być zupełnie inne niż wszystko to, co usłyszysz w całym świecie ezoteryki. Ale to jest moje zdanie i moje podejście. Ujarzmienie bestii to jest ujarzmienie obcego wpływu, obcych negatywnych impulsów, tego wszystkiego, co złe. Ty siadasz, ujarzmiasz to i tym kierujesz poprzez czystość, krystaliczność, która jest w Tobie. No i mamy jeszcze to 2, 1 i 1, czyli czwórka, cesarz. Być mądrym władcą. Energia męska tym razem. Zwróć uwagę, mamy takie niesamowite połączenie. Arcykapłanka, energia żeńska i męska. Mag, energia raczej męska. I teraz mamy jeszcze tą niesamowitą kartę cesarza, czyli znowu ta energia męska i mamy uniwersum, wszechświat, gdzie jest więcej tej energii żeńskiej. Czyli mamy pełną harmonię, jak i arcykapłanka jest tym symbolem harmonii i balansu. Jeżeli popatrzymy na cesarza, to widzimy tą energię ognia, ogień transformacji, ogień tego, co nowe, przemiany kreowania. Czyli wszystkie te wskazówki znów potwierdzają nowy początek. Bo dobry cesarz to taki, który jest otwarty na innowacje, na wprowadzenie czegoś nowego, czegoś, co będzie miało pozytywne skutki. Zły cesarz to taki cesarz konserwatywny, który za wszelką cenę chce utrzymać swój autorytet, nie dopuszcza żadnych nowych impulsów. I on prędzej czy później jest skazany na upadek. Czyli jeżeli popatrzysz na tą energię cesarza, to patrz na nowy początek z taką ciekawością, z taką lekkością, że chcesz otworzyć się na to nowe, na innowacje, na nowe pomysły, na nowe projekty, na coś zupełnie, zupełnie nowego. Masz odwagę, aby to nowe przyjąć do Twojego życia. Być mądrym cesarzem to działać dla dobra ogółu, nie tylko dla swojego własnego, ale dla dobra ogółu. Mądry cesarz, a zły cesarz. O tym żeśmy już mówili wiele razy, zawsze gdy pojawiała się symbolika 4. Cesarz jest również tym połączeniem mądrości, połączenia z energią wyższą,
ale również działania w materii, czyli tak samo jak arcykapłanka, tak samo jak mag. Bo cesarz, mądry cesarz, również przyjmuje te impulsy od siły wyższej, dlatego korona na głowie, przyjęcie tych impulsów, zazwyczaj korona jest w kolorze złotym, czyli mądrość wyższa, i później mądre sterowanie, mądre kierowanie swoim życiem, swoim terytorium i wszystkimi tymi, którzy schronili się w granice jego cesarstwa. Patrzysz na Twoje życie, kto schronił się w granicach Twojego cesarstwa. Oczywiście chodzi tutaj również o pracę. Jeżeli pracujesz, to masz pewne swoje dziedziny, ludzie Ci ufają, ludzie idą za Twoim przykładem, ludzie w jakiś sposób są od Ciebie zależni, ludzie, zwierzęta, istoty, całe otoczenie. To jest ta energia cesarza, czyli każdy z nas w pewnym stopniu ma w sobie tą energię cesarza, bez względu na to, czy jesteśmy gdzieś u kogoś zatrudnieni, czy mamy swoją własną firmę, czy ogólnie w życiu tym codziennym, osobistym, również każdy z nas ma swoje królestwo, swoje cesarstwo, więc bądź mądrym cesarzem. Mądry cesarz wyznacza granice, broni swoich granic, nie pozwala na to, aby ktoś wchodził z butami do jego życia. Mądry cesarz podejmuje mądre decyzje w połączeniu z energią wyższą dla dobra swojego cesarstwa i dobra ogólnego, ale mądry cesarz to również taki, który jest otwarty na nowy początek, czyli na to, aby zdobyć nowe terytorium. To są dobrzy cesarze, którzy są na to gotowi, aby zdobywać nowe terytorium. Czyli może nauczyć się czegoś nowego, może zacząć jakiś nowy zawód, może zacząć jakąś nową działalność, cokolwiek, co ma dla Ciebie to znaczenie nowego terytorium. Wejść na nowe terytorium, czyli trzeba poznać to nowe terytorium, poznać zasady, które nim kierują, sterują i przejąć je we władanie. No i na sam koniec mamy 21. 21 jako karta wszechświata, ostatnia z serii wielkich arkan wtajemniczenia. Zaczyna się od zera, czyli od błazna, a kończy się na 21. I jest to kolejna wskazówka dla Ciebie, że jeżeli to 21 dzisiaj jest z nami, to jest to dla Ciebie ten moment tego nowego początku. Coś starego się zakończyło, pewien etap się zakończył, transformacja, przemiana się dokonała i teraz w pełni wolności i lekkości wzbijasz się na wyższy poziom. Na karcie wszechświata mamy nagą kobietę, która jest uwolniona od strachów, obaw, niepewności, która przeszła już cały ten etap transformacji i przemiany i jest teraz gotowa na ten taniec wolności, ochota do życia. Pamiętaj o tym. Ochota do życia, ochota do działania, otwarcie się na nowy początek. Na tej karcie mamy uśpionego węża, czyli węża, który jest nam potrzebny czasami, żeby nas ugryzł. Ta żmija, żeby nas ugryzła, abyśmy przeszli pewne etapy wewnętrznej transformacji. Na tej karcie ten wąż już jest uśpiony, ponieważ spełnił swoją rolę. Puść to stare i otwórz się na to, co nowe i piękne. I tego życzę Ci z głębi mojego serca. Wykorzystaj energię arcykapłanki, połączenia z energią wyższą, krystaliczność myśli, Twojego wnętrza, Twojego ciała, energia uzdrowienia, mądrości wyższej, niezależności, wolności, świadomości siebie, Twojej siły, mocy, Twoich talentów, ale również Twojej misji tutaj na Ziemi. Wykorzystaj tą energię maga transcendentnego, który podąża złotą ścieżką mądrości wyższej, ponieważ idzie zgodnie z energią wszechświata, wykorzystuje wszystkie narzędzia, które stają do jego dyspozycji, czyli myśli, słowa i działania oraz wszystkie narzędzia komunikacji z innymi, aby stworzyć, wykreować to, co jest dla niego ważne i jakie impulsy od siły wyższej otrzymał. Jedenastka, czyli ochota do życia. Niech dzisiejsze spotkanie będzie dla Ciebie taką właśnie inspiracją, by zadać sobie to pytanie, czy teraz, gdy zaczyna się coś nowego, czy jestem naprawdę sobą? Czy idę zgodnie
z moim wewnętrznym głosem? Czy jestem gotowa, jestem gotowy, aby ujarzmić bestię, czyli wszystkie te siły mroku, obcego wpływu, które chcą w jakiś sposób mnie zablokować, ale również ujarzmić ten swój wewnętrzny cień. Oczywiście nie chodzi tutaj o takie ujarzmienie wewnętrznego cienia, że zamykamy kościotrupa do szafy i uważamy, że go nie ma, albo zamiatamy coś pod dywan, co zacznie za chwilę się psuć i śmierdzieć, tylko tutaj chodzi o takie ujarzmienie z mądrością wyższą, czyli zdanie sobie sprawy z tego, jakie są Twoje słabe strony, Twoje wady, popatrzenie na to życie z tej innej perspektywy i ujarzmienie tego, czyli uwolnienie się od strachów, obaw, niepewności i tego wszystkiego, co Cię ogranicza w Twojej ochocie do życia, co Cię ogranicza w tej radości życia. Popatrzenie na wszystko z mądrością cesarza. Czy mądrze władasz Twoim terytorium? Czy nadszedł czas, aby podbić jakieś nowe terytorium? Czegoś nowego się nauczyć, coś nowego osiągnąć, rozszerzyć się w czymś? Popatrz na Twoje życie z tą mądrością cesarza. Czy czasem nie trzymasz się kurczowo czegoś konserwatywnie, co już do Ciebie nie pasuje? Bo jeżeli tak jest, to puść to jak najszybciej, zanim stracisz panowanie nad sobą i nad Twoim cesarstwem i jakiś uzurpator się pojawi, również energetyczny może się pojawić. Zadaj sobie pytanie, czy jesteś otwarta, jesteś otwarty na innowacje, nowe pomysły, nowe działania, nowe metody i wykorzystać tą mądrość cesarza, czyli połączenia z energią wyższą, połączenia z energią ognia, połączenia z tą energią męską, działania, aby coś nowego, coś pięknego osiągnąć. I zadaj sobie pytanie na sam koniec naszego dzisiejszego spotkania. Jakie ważne procesy miały miejsce w Twoim życiu w ostatnich dniach i tygodniach, które symbolizuje Wszechświat? Popatrz sobie na może ostatnie lata, jak były dla Ciebie takimi arkanami wtajemniczenia. Od błazna poprzez maga, arcykapłankę, cesarzową itd., itd. Różne procesy miały miejsce w Twoim życiu. Różne energie, różne sytuacje, różnych ludzi było Ci dane spotkać. Wyciągnij z tego teraz mądre wnioski. Uwolnij się od tego, ponieważ to już się zakończyło, już spełniło swoją rolę i teraz rozpoczyna się nowy, wyższy etap Twojej świadomości. A my widzimy się za tydzień na nowej ceremonii albo na ceremonii z komentarzem, w zależności od tego, jak siły wyższe zdecydują. A ja bardzo proszę, dokładnie teraz, tak dawno się nie widzieliśmy, weź sobie tą minutkę, przemyśl te wszystkie przesłania naszego dzisiejszego spotkania i napisz komentarz poniżej. Chociażby serduszko. Czy rozumiesz te przesłania? Czy jesteś gotowa, jesteś gotowy na nowy początek? Co miało miejsce w Twoim życiu w ostatnich dniach, w ostatnich tygodniach? Co chcesz już puścić i niech to już odejdzie jak najdalej? Podziel się komentarzem z innymi, bo te komentarze są dla nas wszystkich bardzo, bardzo ważne. I mam nadzieję, że tak jak teraz wróciliśmy do naszych spotkań, to wrócimy również do intensywnych komentarzy, które pomagają nam zrozumieć te procesy dużo, dużo lepiej. Bo jeżeli widzimy, że w życiu tej czy tej osoby, tego uczestnika ceremonii, czy tej uczestniczki ceremonii coś takiego się wydarzyło, to często patrzymy na nasze własne życie z innej perspektywy. Dlatego te komentarze są takie ważne. Przeroluj tą stronę do samego końca i zostaw komentarz. Dziękuję. Do zobaczenia za tydzień. Twoja Maria Bukarti.